Mieliśmy lepszy wynik, czasami jest pół do 11. Mi się wydaje, że było dużo punktów. Ważna sesja, merytoryczna. Mi się wydaje, że parę rzeczy zostało następną do przegadania. Natomiast patrząc, proszę Państwa, na kalendarz chciałem wyznaczyć, tylko tu jesteśmy w grudniu. No, jak to pani, bo ja już słabo wiem. 30. Proszę Państwa, mi się wydaje, że 23 będzie dobry. Nie. A co to się stało? To jest Wojciecha. No masz Wojciecha. Ale to jest na wtorek, no to... Ale mam zajęty. Masz wizytę? Proszę Państwa, ale do 16 naprawdę nic się... Nie będzie działo. Nic się nie stanie, bo będą święta, będzie przerwa w takim układzie 30 roku. No to 23 zostaje. Proszę Państwa, jest sesja, no niestety 23. Bo faktycznie jest drugi weekend, czyli Państwo wjeżdża. Przewodniczący taki ludzki człowiek też by chciał gdzieś jechać. Proszę Państwa, myślę, że jesteśmy, ja jestem na tyle zmęczony, że jeżeli ktoś ma nieodbytą potrzebę, ale bym uniknął dzisiaj tych wolnych wiosków. Natomiast chciałem Państwa poinformować o jednej ważnej rzeczy. Że jutro mamy, ja to przesłałem do Komisji Mieszkaniowo-Socjalnej, ale jutro jest, proszę Państwa, ja do wszystkich się zwracam. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na Powstańców Wielkopolskich 3 jest program realizowany w aktywności lokalnej Stworzyć Miejsce dla Życia i to jest 27 marca o godzinie 15:30. Zapraszam nas moc do udziału w tej debacie. Natomiast nas zaprasza, proszę Państwa, do projektu Rynek Podwórski 12/5. To jest nie, Marki jest. Nie, Marki proszę pojąć tam wyżej. Ale powiedz gdzie. To my razem. No Marki jest. Powiedzcie gdzie to jest. To jest ta główna brama. Tam gdzie jest ten jeden. Tam się podzieliliśmy kamienicę. Także ktoś z Państwa zapraszam. Natomiast proszę, no. To jest, tam są dośliczki, tam są jakieś kierunki. Proszę wychodzi na metro, potem przez galerijkę, albo nie łatwo tam. Tam mieszkał pan ten od Ewangelii. Ja proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał, proszę tu są wyciągi, kto jest radę, żeby się zgłosić. Jak ktoś chce, bo to jest na wyjściówkę. Natomiast chciałem Państwa poinformować, że dosyć mocną korespondencję ostatnio odbywaliśmy, jest taki program, że dzielnice się liczą. Otóż też próbowaliśmy zagłębić się w sprawę tego programu. Ponoć będzie to obowiązywać, jest tam stowarzyszenie, które to promuje. Chodzi mi o to, że jeżeli byśmy się wpisali, byśmy jako zarząd nie włożyli tego, znaczy nie byliśmy w stanie podjąć tej decyzji na zasadzie, ja tego nie rozumiałem, dałem kolegom też nie zrozumieli, powiem szczerze, rozmawiałem z innymi przewodniczącymi, którzy są... I z innymi przewodniczącymi część dziennic to weszło, ale część nie. Chodzi o to, że na przykład część środków dzielnicy przeznaczamy przykładowo u Pani Renaty na przewóz dajemy na przykład 10 000 złotych albo 20, no przecież już wyznaczamy jakąś kwotę w budżecie. Robimy spotkanie z mieszkańcami, wydzielamy to z budżetu, robimy spotkanie z mieszkańcami, mówimy, oni na tym trzymają jakby pieczy, żeby te konsultacje i teraz ludzie wybierają, jakie rzecz jest najważniejsza w ośrodku i to, co oni wybiorą, jest wiążące dla nas, żeby wszystko... Znaczy, ja powiedziałem tylko też, że on chyba nie był na spotkaniach, żeby się Ale proszę Państwa, jest tam program, i ja sobie po prostu nie wyobrażam tej sytuacji w pewnych realiach. Oczywiście prawdopodobnie, jeżeli taki będzie wymóg, do budynku miasta, może być taka zdolna. Pan Jacek, czy jest pan? Ja się, proszę Państwa, że nie ma się z czego śmiać. Bo to może tak być. Tym bardziej, że proszę Państwa, proszę sobie zapoznać się z projektem nowego uchwały, ustawy, którą proponuje prezydent Komorowski. Bo myślę, że to jest mniej więcej w tym kierunku, więc nie widzę powodu, żeby się śmiać z tego typu inicjatyw. Myślę, że też jesteśmy, proszę Państwa, przedstawicielami mieszkańców, też w jakiś sposób reprezentujemy ich i podejmujemy w ich imieniu decyzje, no może być śmieszne punktu, ale myślę, że proszę Państwa, każdy ma prawo do decydowania o środkach, które są wydawane w danym obszarze. No, tu jest właśnie oczywiście problem, na ile powinno się dać możliwość decydowania innym o tym, co się wokół innego będzie działać. Proponuję się zapoznać naprawdę też z ustawą, którą proponuje prezydent Komorowski, prezydent naszego kraju. Ja tyle w tym temacie, natomiast druga rzecz, ja już dwukrotnie pytałem przez ostatnie sesje i nie dostałem odpowiedzi, czekam też na tą odpowiedź, no może dzisiaj coś będę wiedział. Jeżeli Państwo mi będziecie musieli powiedzieć, nie wiem, może Pan Tomasz, który jest odpowiedzialny tutaj za tą zieleń, za te wszystkie rzeczy. Co dalej z wysypiskiem śmieci na Zawłociu? Panie że nie wiem. Nie, no to nie wiem, to może było zgłoszone. Nie, dlatego że kolejne nazwisko się powiększa. No nie, tylko chciałem zapytać, pytałem miesiąc temu, pytałem 2 miesiące temu, czy mamy jakąś informację, czy to jest zalegalizowane, czy ktoś ma zgodę na to, jakie są podejmowane działania w związku z tą sprawą. Bo myślę, że no nie wygląda to za efektownie. Nie, no ja bym wskazał jeszcze parę innych miejsc, w których interweniowałem, w tym też, ale powiem szczerze, że nie uzyskałem stosownych odpowiedzi ze strony jednostki, która powinna mi udzielić odpowiedzi. No więc w związku z czym powiedzieli, że oczywiście się w tej materii rozeznają. Nie, bo jak tam jest można wsypywać, notuję te telefony w moich dyżurach, kiedy ja dzwonię i w tej sprawie. W związku z czym jest ich trochę. Jak chcę pan tam włączyć, mam obywatelskie telefony, może pan szybciej uzyska. Ale czy ja chciałem zapytać, czy mamy w tej sprawie jakiś ślad na piśmie? Nie, żadnego na piśmie nie ma, nie popełniłem. Czy były 2 rozmowy z panem Stopą, który był tutaj u nas w dzielnicy i naczelnik, to co ja z nim wtedy rozmawiałem i potem telefonicznie i pan naczelnik podając mu z moich informacji firmę, która według, że tak powiem, słowo informator może rzecz mi, ale moich informacji zasypuje i kruszyła tam beton. Mówiłem, że to da firma. Natomiast oni tej firmy, to co mi odzwaniał, nie złapali, natomiast sprawa się rozszerza o tyle, że na działce nie miejskiej, tylko kolejowej jest już dosypana droga do końca, tam już nie ma gdzie sypać, a ta się, że tak powiem, zagęszcza. Tam jeszcze następuje przeładunek, bo czasami zostawiają przyczepy z kontenerami na śmieci firmy tam jednej śmieciowej krakowskiej. I pan Stopa ma w tej sprawie zdać relację. Mi się wydaje, że i tak pismo w tej sprawie będzie musiało być popełnione. Ja nie wiem, jak jest tam stan własności do końca. Część z miasta, część jest kolejowa. Występowaliśmy kiedyś, była propozycja robienia na parkingu, że zrobił go uprzednio. Wszyscy byli za, oprócz bodajże byłem planowania przestrzennego, który ten teren uważa, że jest terenem zielonym. No, powiem szczerze, no, dla mnie to jest porażka. No, to wygląda na to, że w każdym miejscu na terenie gminy można sobie zrobić, co się chce. I pytanie jest, jak, czy jeżeli wyrzuci się tak samo jedna czy dwie wyrobki, wystarczy, jak się wyrzuci jedna, dwie wyrobki, to za chwilę przybywa. I jest to, proszę Państwa, niestety niedokonane. Wydano zgodę, bo rozumiem, że wydano zgodę czasową, nie wiem, czy w trakcie remontu przy ulicy Komorowskiego, że firma, która tam robiła remont, miała zgodę, bo wiem, że jakaś firma miała zgodę i robiła tam kruszenia i wykorzystywała ten teren i miała jakąś zgodę. No ja jedyna firma, która miała zgodę, to robiła kanalizacja w ramach z tego, co ja, proszę Państwa, zaczęło się od tego, że był remont kanalizacji, przez firmę, sobie zaraz, Robin chyba, i robili kanalizację, remontowali kanalizację do MPM-iku i składowali tam kurczą i odtwarzali drogę. Po swojej robocie skończyli, ale był to sygnał, że można tam działać. I potem się pojawiło kruszenie, które robił to dla firmy naszego znajomego. Proszę mi nie mówić o to ja nie bardzo rozumiem, jeżeli ktoś tam nielegalnie kruszy, to nie jest to, że ktoś przyjechał, bo ktoś tam prowadził działalność gospodarczą. I rozumiem, że Straż Miejska nie mogła go najechać. Nie mogła go najechać. Bo zaraz będziemy mieć tą samą sytuację, co mamy przy Portowej, że wszyscy wiedzą, że betoniarnie wywalają beton. To ciężko złapać, jak on już nie robi. Bo wiadomo, że nie jest rodzin betonu, ale jest im na litość boską. To nie jest jedna wywrotka. Jacku, ale chcę Ci powiedzieć, że ostatni to było bodajże w listopadzie na moją interwencję NPO jeszcze Galonowa, już te śmieci, które były wysypywane, bardzo duża ilość była, nawet taki kontener. I żeśmy dochodzili, czy to jest ten kontener z tymi całym, śmieciami, różnymi takimi odpadami z budów. I nagle listowy rząd, w tym miesiącu, właściwie od tamtego, natychmiast tak zaczęła przyrastać ilość, że po prostu ja się proszę, ale mamy, to co ja tam nie zacznę, jeżeli nie będziemy już pisma, nie będziemy szerzyć, ja znacznie odpowiedzi, nie jestem urzędnikiem państwowym. Ja wiem, że nie jesteś urzędnikiem, ale mogę tylko działać. Jak zakończmy tą dyskusję, nie będzie w tym tygodniu. Proszę Państwa, zapraszam Państwa serdecznie i przypominam, że po drugim świąt odbywa się rękawka, w którym dyrektor współfinansuje i uczestniczy. Widzę, że już zaczynamy płacić szkołę. Ja ze swojej strony, już nie zrobimy wody wniosków. Ja ze swojej strony, proszę Państwa, chciałem Państwu złożyć zdrowy, spokojny, dobry, ale jednocześnie ciepły, rodzinie spędzony i świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych rodzin. Mokrego tygusa, smacznego jajka, chyba że wszystkiego dobrego. Chyba że ktoś z Państwa jeszcze coś chce z tego powiedzieć. Komisji mieszkaniowo-społecznej nie pójdzie na to spotkanie, bo już w tym miesiącu mamy ponad 10 osób do komisji. Dobra, są tacy, co pójdą. Chcieliśmy Państwa poinformować, że tegoroczna Wigilia najprawdopodobniej dla osób, co będzie się w domu spotkać. Byliśmy na spotkaniu w Mokrze i nie rozpatrzyliśmy tego do końca. Tu Pan zwykle załatwia, żeby to było w domu kultury, bo jednak w Mokrze to była.